Tutaj ta scena geopolityczna bardzo szybko się zmienia. No, wielu z nas nigdy nie przypuszczało, że Europę dotknie po raz kolejny wojna, a stoimy przed faktem dokonanym tak naprawdę. No, rzeczywiście czasy są takie, jakich się niekoniecznie nie spodziewaliśmy, bo część przewidywała, że takie zagrożenie może mieć miejsce i trzeba zastanawiać się, co robimy dalej. Pan burmistrz Kuźnia-Raciborski, pan burmistrz Paweł Macha zaprosił nas tutaj na takie spotkanie. Bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje nie tylko w Warszawie, nie tylko w największych miastach, ale też, że w naszym regionie, że bezpośrednio u nas możemy spotykać się, rozmawiać, debatować, bo to ludzi po prostu interesuje. O tym będziemy dzisiaj też rozmawiali, o tym, jakie są perspektywy dla Polski, jakie są też perspektywy dla Śląska, dla naszego regionu. Panie ministrze, jaka jest dzisiaj polska racja stanu? Przede wszystkim bezpieczeństwo, przede wszystkim stabilność i obrona naszej niepodległości. To czasami można powiedzieć, brzmi bardzo górnolotnie, ale tak to po prostu jest. My cały czas jesteśmy zagrożeni atakiem. Rosja jest państwem, które chce atakować inne kraje. To, że dzisiaj nas nie może atakować, bo powstrzymuje ją Ukraina, to jest bardzo dobrze, bo daje nam czas na przygotowanie, daje nam czas na przygotowanie się do obrony, ale musimy mieć świadomość, że to zagrożenie jest niestety jak najbardziej realne. I dzisiaj absolutną podstawą wszystkich działań politycznych Polski jest to, żeby Polska była krajem bezpiecznym. Nasze wsparcie dla Ukrainy jest oczywiście z powodów humanitarnych, z powodów solidarnościowych, ale jest też wsparciem przede wszystkim w interesie naszego bezpieczeństwa. My doskonale rozumiemy, że jeśli Ukraina Rosję pokona, to my będziemy bezpieczniejsi. I wszystkie działania w polityce i wschodniej, i zachodniej, i europejskiej, i transatlantyckiej robimy właśnie w tym celu. Czy to, co dzisiaj ma miejsce, to jest tak naprawdę pokłosie tego, co wydarzyło się w 2014 roku, no i można powiedzieć pobożliwej polityki Europy Zachodniej w stosunku do Putina, no i aneksji Krymu, no przecież tam się niewiele wydarzyło, jeżeli chodzi o negowanie przez kraje zachodnie. Niestety przez wiele lat Rosja była traktowana jako trudny partner, ale partner, z którym należy rozmawiać, którego należy wspierać i wzmacniać. Przez wiele państw zachodniej Europy, zwłaszcza tutaj błędy popełniły Niemcy w swojej polityce energetycznej, uzależniania się od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy naftowej, od surowców, które miały tak naprawdę pomagać też Niemcom w tym, aby być hubem energetycznym dla całej Europy i cała Europa miała być przez to uzależniona od Niemiec. To był fatalny błąd. Budowa gazociągów Nord Stream, Nord Stream 1, Nord Stream 2, to wszystko było po prostu czymś, co było dla Europy samobójstwem. Zaciskała sobie Europa pętlę na szyi. To Niemcy za to niestety odpowiadają. Dobrze, że dzisiaj jest zrozumienie, że to były błędy. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. No i trzeba też odpracować, nadrobić te stracone lata, więc wzmocnić bezpieczeństwo europejskie, budować silne zdolności obronne, więc wzmacniać nasze armie, wzmacniać armię naszych państw w Europie, żeby też Europa była równoważnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. Bo NATO jest bardzo ważnym sojuszem. Bardzo dobrze, że w nim jesteśmy. To jest niezwykle skuteczny, najsprawniejszy sojusz wojskowy w historii, ale własne zdolności obronne są potrzebne. Jeśli się nie ma własnych zdolności obronnych, to żaden sojusz nie pomoże. Dlatego też Polska się wzmacnia. Będziemy mieć najsilniejszą, jedną z najsilniejszych armii na kontynencie. Do tego właśnie zmierzamy w tej chwili. Będziemy mieć 160-170 tysięcy żołnierzy, a dążymy do 300 tysięcy. To są założenia ustawy o obronie ojczyzny, która prawie dokładnie rok temu została przyjęta. Stajemy się liderem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią? Na pewno dzisiaj jesteśmy coraz ważniejszym państwem, jeśli chodzi o kwestie polityczne, o kwestie bezpieczeństwa, dlatego że po prostu Polska jako jedno z pierwszych państw mówiła o zagrożeniu rosyjskim. Polska ostrzegała, niestety wolelibyśmy nie mieć racji, ale niestety ją mieliśmy. To, że mieliśmy rację wtedy, to też daje innym państwom pewne argumenty po to, żeby nas słuchać także w tym, co może nas czekać w przyszłości. Czego pan minister się spodziewa po tym spotkaniu? To jest spotkanie, które będzie też transmitowane, czyli nie tylko dla lokalnej społeczności, ale jednak dla całego świata. No, jak najbardziej zachęcamy wszystkich do tego, aby się interesować sprawami międzynarodowymi, sprawami bezpieczeństwa. Spotykamy się bezpośrednio tutaj w Kuźni-Raciborskiej z ludźmi od nas, z naszego regionu, ale chcemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy są tymi sprawami zainteresowani. Mamy nadzieję, że jak najwięcej ludzi będzie się do tej debaty włączało, bo wszyscy powinni się tymi sprawami interesować, bo to jest sprawa absolutnie egzystencjalna dla Polski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.